Przede wszystkim ten początek nie był taki, jakbyśmy sobie zakładali. Na początku remis, później dwie porażki, które sprawiły, że byliśmy na ostatnim miejscu, ale ta nasza wiara w to, że ta praca idzie w dobrym kierunku, poskutkowała tymi dwoma zwycięstwami i w dalszym ciągu staramy się budować tak nasz trening, tak drużynę, żeby ta wiara była niezależnie z kim gramy. My przede wszystkim jesteśmy po to, żeby sprawić, żeby piłkarz czuł się komfortowo. Te wszystkie treningi, wszystkie rzeczy związane z analizą przeciwnika, z taktyką, z motoryką są dostosowane do tego, żeby piłkarz optymalnie wyglądał w meczu. Nie ma znaczenia, czy to będzie mikrocykl tygodniowy, czy trzydniowy. Skupiamy się na tym, aby wszystko zostało zrobione w naszym mniemaniu na 100%. Wiadomo, jeszcze jest jeden dzień treningowy, dlatego wszystko się może wydarzyć i miejmy nadzieję, że nie będzie takich rzeczy. Jedziemy do Szczecina w pełni przygotowani na walkę od pierwszej do 90 minuty i liczymy, że kolejny mecz będzie z cyklu tych udanych. Tak, co do Buraka widać, że jest progres, małymi kroczkami idzie do góry. Liczymy na niego, jest to młody chłopak, daliśmy mu trochę czasu, żeby się zaaklimatyzował. Wierzymy, że jeszcze będzie przydatny. Co do Keneta, trenuje indywidualnie, w dalszym ciągu czekamy, aż wróci do optymalnie przygotowany do pierwszej drużyny. Cameron trenuje z nami ciągle, ale na dzisiaj nie wydaje mi się, żeby był w kadrze meczowej. Tak, to jest zespół ofensywnie grający, który stawia naprawdę większą szalę na to, aby grać ofensywnie, stwarzać mnóstwo sytuacji. Jesteśmy na to przygotowani, wiemy, w jaki sposób zatrzymać tą siłę ofensywną pogoni. Wierzymy, że to się nam uda, ale jakbym miał wymieniać nazwiska, to musiałbym wymienić 8 zawodników, bo ta ofensywa jest naprawdę mocna. Trener Magiera zawsze powtarza, że mamy zagrać tak, żeby wygrać mecz, a budowanie naszej taktyki opiera się też na przeciwniku i na naszych możliwościach, dlatego nie zdradzę, w jaki sposób będziemy grali, ale będziemy grali tak, żeby wygrać. Chciałbym wierzyć w to, że tak samo jak z Lechem, tak samo i z Pogonią Śląsk zdobywa punkty seryjnie. Jest to bardzo trudny przeciwnik. Wiadomo, ten jeden mecz pucharowy zaważył o tym, że stracili nadzieję i szansę i wiarę w to, co wykonują, ale tam są jakościowi piłkarze z ograniem międzynarodowym, dlatego nie powiem, że się obawiamy, ale doceniamy jakość przeciwników.